Dzień dobry, witam serdecznie. Jak ocenia Pan wyniki finansowe grupy Unima 2000 w pierwszym półroczu 2016 roku? Dobrze, generalnie dobrze. Jesteśmy usatysfakcjonowani z tych wyników. Wiemy, że nie są to wyniki rewelacyjne. Możemy je odnieść, porównać do roku ubiegłego i na pewno widzimy w pewnych obszarach wzrosty na poziomie skonsolidowanym EBITDA 26%. Na poziomie jednostkowym w samej Unimie 2000 SA mamy również pozytywny wynik finansowy i to dobrze rokuje względem drugiego półrocza tego roku. Na pewno, tak jak wspomniałem, nie są to wyniki takie, które by nas wprawiały w stan jakiejś euforii i super zadowolenia, ale przy obecnym stanie, powiedziałbym ogólno takim gospodarczym, to są dobre wyniki. Czy słabość rynku, słabość inwestycji w gospodarce w pierwszym półroczu przedłuża się, tak jak Pan to widzi, na drugie półrocze? A może ze względu na sezonowość można oczekiwać, że będzie ono zdecydowanie lepsze niż pierwsze półrocze, a z drugiej strony te inwestycje wreszcie ruszą? No tutaj nie jesteśmy wyrocznią, ale wszyscy mamy taką nadzieję, że uruchomienie funduszy czy środków unijnych na pewno spowoduje otwarcie rynku inwestycji, zwłaszcza w sektorze publicznym. To jest oczywiście taki pewnik i mamy nadzieję, że on nastąpi w drugim półroczu. Natomiast musimy mieć świadomość, że ewentualnie zafunkcjonują jak gdyby wyniki czy efekty otwarcia tego rynku dopiero w roku następnym, czy też w następnych latach. I powiem tak, na pewno jest dobra sytuacja, że spółka i jednostkowo, i właśnie na poziomie skonsolidowanym dobrze sobie radzi na rynku, pomimo nawet powiedzmy pewnej stagnacji w tych inwestycjach. I to jest bardzo dobra przesłanka, bardzo dobrze rokująca do dalszego działania. Natomiast jeżeli by faktycznie rynek inwestycji ruszył w Polsce, jak to wszyscy zakładają, no to mamy nadzieję, że się w niego wstrzelimy i przyniesie to jeszcze lepsze efekty. Wyniki finansowe to możliwość dywidendy. Jak w tym obszarze wygląda Unima i czy w dalszym ciągu można zakładać, że spółka chce pozostać spółką dywidendową? Tak, szanowni Państwo, ja po raz kolejny podkreślam, myśmy przyjęli strategię, z której jako zarząd chcemy się wywiązywać w 100%. Ta strategia między innymi w jednym z punktów zakładała określoną politykę dywidendową, to znaczy przeznaczenie co najmniej 25% wypracowanego zysku na dywidendę. I chcielibyśmy uwiarygadniać się na rynku właśnie w stosunku do akcjonariuszy, do potencjalnych akcjonariuszy, realizacją tej polityki, czyli po prostu wypłacaniem dywidendy. Panie prezesie, w temacie dywidendy bardzo ważna oczywiście jest baza, z której dywidendę można wypłacić. Czy tutaj tym kierunkiem zwiększającym potencjalnie tą bazę jest właśnie zwiększenie oferty spółki i stanie się taką firmą ogólnoinformatyczną? Tak, jak najbardziej. Spółka do tej pory prowadziła działalność i dalej prowadzi w dwóch takich głównych obszarach, telekomunikacyjnym i tak zwanym niskim prądów. Obszar telekomunikacji to są bardzo nowoczesne i nowatorskie rozwiązania dedykowane dla tego największego rynku związanego z sektorem bankowym czy ubezpieczeniowym. Natomiast obszar tak zwanych niskich prądów, no to jest realizacja automatyki budynkowej, bezpieczeństwa budynków, w budynkach kontroli dostępu, kontroli PPOŚ. I te dwa obszary chcemy dalej kontynuować, realizować i rozwijać. Natomiast też zauważamy pewne potrzeby na rynku i chcielibyśmy te potrzeby wypełnić. To jest obszar związany z wdrożeniami czy z integracją rozwiązań dla klientów z integracją systemów teleinformatycznych, systemów stricte nawet informatycznych, gdzie my jesteśmy w stanie dopisać pewne rozwiązania, dopisać pewne interfejsy czy aplikacje dedykowane dla danego klienta w celu podniesienia jego, jak gdyby, efektywności jego biznesu. I to klienci sobie cenią, to klienci szanują ze względu na naszą elastyczność, doświadczenie na rynku ponad 20-letnie. Natomiast my widzimy w tym wszystkim jako właśnie taką bazę związaną z możliwością wypłacenia dywidendy, bo to jest obszar bardzo wysokomarżowy, a w związku z tym no, bardzo pozytywnie wpływający na wynik. I dlatego to chcemy, ten kierunek chcemy w tej chwili rozwijać, intensyfikować. Myśmy to już zapowiadali, sukcesywnie to pomału realizujemy, ale z coraz większym jak gdyby skutkiem
i mamy nadzieję, że to będzie przynosić bardzo dobre efekty i dla spółki, i dla inwestorów. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.